Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam w komentarzu narodowym, kolejnym z serii. E, dzisiaj, jakby, kolejne wydarzenie, bo tu formuła jest taka, że ten jeden komentarz ma być monotematyczny i nie za długi. E, o ruchu Polska 2050, Pana Hołowni, chciałbym parę słów powiedzieć. Mianowicie no dlatego, że ruch Polska 2050 przejął pierwszego posła. Przejął pierwszego posła, posłankę właściwie. Posłankę z Łodzi, ale posłankę wywodzącą się skąd? Z wiosny. Z wiosny Roberta Biedronia, proszę Państwa. Hannę Gil Piątek. Osoba, która tu. To jest osoba, która e, powiedzmy. E, dla ludzi poruszających się w świecie łódzkiej polityki nie jest nieznana. E, natomiast to jest absolutna i stuprocentowa lewaczka. Oczywiście, no. Nie zamierzam jej tu dehumanizować, miła osoba, natomiast, natomiast kompletnie z drugiego bieguna. Kompletnie i absolutnie, totalnie drugi biegun ideologiczny w stosunku do nas, ale wydawałoby się, że to jest jakby niepołączalne z, 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 z ruchem pana Hołowni. Takiego dyżurnego katolika z ruchem, takim, który miał być umiarkowanym centrum, osoba, która realizuje wszystkie postulaty ideowej lewicy, taka aktywistka miejska w tym najbardziej lewicowym tego słowa znaczeniu. Nie mam nic do aktywistów miejskich, uważam, że prawa strona też powinna mieć swoich aktywistów miejskich, natomiast ten sektor jest oczywiście absolutnie opanowany przez lewicę. Osoba ze środowiska krytyki politycznej. Yy, jeszcze do tego yy, osoba, która dokonała właśnie coming outu z drugą posłanką lewicy, jako biseksualne posłanki. Hurdur, no fajnie, nie zaglądajcie ludziom do łóżek, Ale jak nie chcecie zajrzeć, to, to, my wam, to my wam pokażemy. Taka logika w ogóle to no, bardzo dziwaczne zachowanie. Żeby nie powiedzieć mocniej. No ale, ale to, to, pan Hołownia, no to jest, 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 dużym chłopcem, więc chyba wie, w co się bawi. Ale, yy, yy, no to, to kompletnie, to kompletnie, jak dla mnie, odbiera, odbiera, mu wiarygodność. No prawdopodobnie Ruch Polska 2050 będzie takim, yy, zbiorem spadów, zbiorem odpadków ze, z użytych partii opozycyjnych. Podejrzewam, że ośrodki kierownicze, naszą wspaniałą rzeczywistością, doszły do wniosku po kolejnej przegranej kampanii, że czas tych partii opozycyjnych, w głównej mierze platformy, w mniejszej mierze myślę lewicy, lewica, lewica teraz przechodzi proces konsolidacji i być może będzie starała się jakby Nową jakość nam zaprezentować. Będzie nowym tworem. Nie wiadomo, co z, tego, co z tego się wytworzy. No to przede wszystkim Platforma Obywatelska i Przyległości idą na środ. Już się mówi o tym, że ten poseł Sterczewski z tego powiedzmy zaciągu Kodowskiego znajdzie się u. Pana Hołowni. Ciekawe, czy znajdą się właśnie tam takie te posłanki, paradoksalnie platformy, bo lewica się nie awanturowała po ulicach Warszawy w momencie walki o pana Michała Esz, ale posłanki typu pani Jachiry czy pani tam jeszcze jednej z Kodu, chyba pani Felix, czy też nie wylądują w ruchu pana Hołowni. No, to ma być najwyraźniej taki polski Macron, takie nie wiadomo co, zbieranina od prawa do lewa, która skumuluje niezadowolenie, natomiast niezadowolenie i na obecnie rządzących, i na obecną opozycję. To jest, jaka, to jest taka bardzo ciekawa wydmuszka, ciekawa moim zdaniem, po prostu operacja. Operacja służb tylko których, no bo to no myślę, że oczywiście ten ruch będzie w najbliższych miesiącach pompowany i jemu do najbliższych wyborów w 2023 roku nie da się zginąć. Ciekawe mnie bardzo, jak się w tej sytuacji zachowają media publiczne, czy też będą go pompować. Zapewne tak, bo w logice Jarosława Kaczyńskiego, Jacka Kurskiego wszystko, co prowadzi do osłabienia Platformy, jest dobre. Ruch Hołowni prowadzi do osłabienia Platformy. Tak samo jak do osłabienia Platformy i Koalicji Europejskiej miało doprowadzić pompowanie wiosny Roberta Biedronia, czego owocem jest Robert Biedroń i Sylwia Spurek w Europarlamencie. Brawo wy! pisowcy. Um, e, natomiast e, właściwie to, to jest takie cały czas, ten ruch Hołowni to jest jedno wielkie nie wiadomo co. E, trudno to w tym momencie zdefiniować. To chyba będzie tak rozległe, oni będą cały czas za, nawet przeciw. E, e, ciekawe, czy, czy pan Hołownia Pewnie nie przestanie być dyżurnym katolikiem, bo teraz, proszę państwa, będzie następowała przecież moim zdaniem też atak na Kościół i reinterpretacja katolicyzmu. I, I pan Hołownia będzie bardzo wygodny do udowadniania, że katolicy też wspierają tęczowych, katolicy też są w zasadzie za aborcją, że katolicy też są za różnymi lewackimi pomysłami, za likwidacją e, branży futerkowej, o której mówiłem w poprzednim. W poprzednim e, Komentarzu, i generalnie będzie to wspieranie takiego lewego skrzydła prawicy, zresztą to lewe skrzydło prawicy, też jak o tym mówiłem jakiś czas temu. Jest bardzo aktywny również w PiSie. Patrz pan Moskal z młodzieżówki, będę się nad nim trochę, trochę wyzłośliwiał przez najbliższy czas, no bo człowiek zaprzeczył absolutnie wszystkiemu, co głosi jego partia. A być może po prostu nie zachował zasad konspiracji, bo też taka możliwość istnieje. Być może w tej kadencji też będziemy mieli do czynienia z jakąś tam dekompozycją zjednoczonej prawicy. I czy na przykład nie dojdzie, czy może dojść do tego, że Jarosław Gowin e, sprzymierzy się z Szymonem Hołownią? Bardzo możliwe. Tego nie można wykluczać. Absolutnie tego nie można wykluczać pod żadnym względem. Nie. E, tak myślę, że to e, tak może nasza. Nowa rzeczywistość wyglądać. Będzie to bardzo nieszczęśliwe, bardzo nieszczęśliwa sytuacja, jeśli tak to będzie wyglądało, że powstanie nam taka dywersyjna partia centrowa. No to też pewnie uderzy w konfederację, która. Jakby to powiedzieć, yy, myślę, że jest jak najdalsza i wszystko robi, żeby być jak najdalsza od wizerunku skrajnej prawicy, a chce bardzo być właśnie takim, Umiarkowanym centrum, zwłaszcza za sprawą tego komponentu Korwinowego, bo oczywiście Grzegorz Braun, jaki był, taki pozostaje i jest najlepszym uosobieniem skrajnej prawicy w, obecnie w polskiej polityce. Natomiast reszta, pewne ruchy mnie zastanawiają. Pewne ruchy mnie bardzo, bardzo zastanawiają. Myślę, że myślę, że tą sytuację trzeba intensywnie obserwować, w którą stronę popłynie pan Hołownia. Natomiast myślę, że będzie to kolejna jakaś nowoczesna. Czy kolejny Kuki. Taka operacja. Pytanie, czy ona się uda, czy Polacy się na to złapią. Moim zdaniem, niestety, się złapią, bo jeśli można było wypromować partię wiosna, partię, której jedynym punktem programowym była tak naprawdę orientacja ich lidera. Mam na myśli oczywiście te, te, te sprawy łóżkowe, no to przepraszam bardzo, ale niestety, niestety, społeczeństwo demokratyczne chyba wszystko łyknie. Pytanie tylko, czy uda się to paliwo? Utrzymać do 2023 roku, do następnych wyborów, no chyba, że będą wcześniejsze. Nie wiadomo, myślę, że ten scenariusz jest już wielowariantowo rozpisany i nam pozostaje, jakby, tak spekulować i e, obserwować. Oczywiście, e, z ruchem hołowni mamy niewiele punktów stycznych, natomiast e, obserwując. Mocno często nielogiczne zachowania elektoratu może być to dla antysystemowej prawicy, chociaż jak już mówiłem, nie lubię tego słowa, czasem używam go tak jak tutaj z braku, yy, z braku lepszego określenia. Natomiast dla, dla yy, tych, którzy, powiedzmy, odwołują się do tak zwanego elektoratu buntu, a przypomnijmy, że wyrazicielem tego elektoratu buntu swego czasu była samoobrona. Potem, potem takim wyrazicielem został Janusz Palikot, potem był Korwin z Kukizem. Teraz po części jest Konfederacja, ale ten elektorat buntu, proszę Państwa, jest czasem często bardzo taki politycznie poprawny, bo on chce być, no właśnie, nowoczesny. Akurat myślę, że Ryszard Petru nie był wyrazicielem tego elektoratu buntu, ale ci ludzie bardzo chcą być tacy właśnie nowocześni. I stąd stąd możemy się zrzymać na to, co się wypisuje na forach różnych około konfederackich. Natomiast to jest oddanie stanu rzeczy, że taki mamy. Taki mamy właśnie w Polsce wyborców, którzy co prawda buntują się, generalnie są przeciwko, no ale futra złe, maseczki trzeba nosić i generalnie nie bić za bardzo w tęczowych. Takie zgniłe centrum bagno. Nie jest jak najdalej od tego bagna. Natomiast no, trzeba to odnotować, bo powstaje jakaś dziwna efemeryda. Czy ta efemeryda przypadkiem nie zapragnie mieć prawego skrzydła? I czy nie rozpocznie się poszukiwanie tego prawego skrzydła? Myślę, że Jarosław Kaczyński bardzo by się z takiej okoliczności ucieszył, bo ona trochę by mu tam zczyściła pole z tych, z tych pomniejszych konkurentów. Dziękuję bardzo za uwagę. Zachęcam Państwa do udostępniania tego materiału, zostawienia kciuka w górę, subskrypcji. I yy, jeśli ten i inne materiały na Chrobim Szlaku się Wam podobają, do wspierania naszej stacji. Tyle na dziś. Do zobaczenia. Czołem!